Audycja powstała we współpracy z Narodowym Centrum Kultury oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Często sportowcy używają wyrazu chłopacy. Czy jest to poprawne? Pyta pan Paweł z Głowaczowa. Jak wiadomo, o niezbyt dorosłych osobnikach płci brzydszej możemy powiedzieć „chłopacy”, co zauważył słuchacz, „chłopaki i chłopcy. Od razu wyjaśnię, że poprawne są wszystkie trzy formy, przy czym chłopcy to liczba mnoga wyrazu chłopiec, czyli mamy chłopiec chłopcy, a chłopaki i chłopacy. Chłopak, czyli mamy chłopak, chłopaki albo chłopacy. Forma, która budzi wątpliwości pana Pawła, chłopacy, z punktu widzenia gramatyki jest poprawniejsza niż ta, którą akceptujemy bez zastrzeżeń, czyli chłopaki. Weźmy jakieś inne podobne słowo. Podobne to znaczy też rodzaju męskiego, też oznaczające człowieka i zakończone tak samo jak chłopak, czyli na k. Takim wyrazem jest na przykład Polak. Polak nie przysparza nam kłopotów. Jest jeden Polak i są dwaj Polacy. I właśnie tak jest też z chłopakiem. Jeden chłopak i dwaj chłopacy. I tak jak Polacy poszli, mówimy chłopacy poszli. Chłopacy są jak najbardziej męskoosobowi. A więc jak już mówiłam, w formie chłopacy nie można nic zarzucić. Możemy powiedzieć, ci dwaj fajni chłopacy już przyjechali i nikomu nie powinny więdnąć uszy. Natomiast forma chłopaki, do której, jak można przypuszczać, jesteśmy bardziej przywiązani, jest owszem poprawna, ale niezgodna ze współczesną gramatyką, nietypowa z punktu widzenia współczesnych zasad. No, można powiedzieć, że jest wyjątkowa. Ale ją zaakceptowaliśmy, więc pamiętajmy tylko o tym, że chłopaki zachowują się w zdaniu tak jak ptaki, na przykład skoro ptaki przyleciały, to i chłopaki przyleciały, a chłopacy przylecieli.